Tomku, spotykamy się dzisiaj na premierze filmowej, filmu Żeby nie było śladu, który będzie nominowany do Oscara. Chciałam zapytać właśnie, o czym ten film opowiada, co za sobą niesie, jakie przesłanie? No jest to przepięknie opowiedziana historia o mało pięknej sprawie, wręcz obrzydliwej, czyli młody chłopak po maturze zostaje bestialsko zamordowany i teraz ktoś musi na kogoś zrzucić winę, żeby sobie nie brudzić rąk. Jest to przepięknie zdokumentowana, bardzo rzetelnie zdokumentowana historia. Janek Matuszyński, który wziął tą historię w swojej głowie za pomocą swojego talentu, stworzył prawie 3-godzinne dzieło, które obnaża pewne mechanizmy władzy. I to jest nasza niedaleka przeszłość, więc absolutnie warto ten film obejrzeć. I okazuje się, że mówiąc konkretnie o tej konkretnej sprawie, pokazując nasz konkretny czas, jakby zanurzając wszystko w naszej rzeczywistości, są tam na tyle uniwersalne klucze, że na przykład, nie wiem, krytycy na festiwalu w Wenecji, sam fakt dopuszczenia do festiwalu, czy zaproszenia dopuszczenia do głównego konkursu oraz sam fakt, że krytycy dają nagrodę temu filmowi, powoduje, że w tej historii można znaleźć fragment czyjejś innej rzeczywistości. Te klucze są na tyle czytelne i transparentne, że przemawia to do ludzi poza granicami Polski. Mhm. Więc tym bardziej warto zobaczyć. O tej historii jest również reportaż, który dostał nagrodę Nikę Literacką. I chciałam zapytać, czy w tym filmie będzie coś więcej, czego mogliśmy się dowiedzieć w reportażu i przeczytać? Wie pani co, gdyby powstała jakaś wersja reżyserska, zakładam, że trwałaby, nie wiem, 3,5 godziny na przykład, nie? Bo, ponieważ na pewno musiało dojść do cięć. Moja postać na przykład jest postacią fikcyjną, jest to symboliczna postać, która skupia ileś tam asystentów prawych rąk Kiszczaka. Też prawdopodobnie, żeby skondensować tą historię, żeby w tym bardzo długim jakby przewodzie pokazującym kulisy i manipulacje, żeby po prostu nie wprowadzać pięciu kolejnych bohaterów, więc zakładam, że w niektórych miejscach będzie to oszczędniejsza rzecz, a w niektórych być może obszerniejsza, dlatego że mamy tutaj do czynienia ze sztuką wizualną, więc możemy też pokazać to wszystko, co czytając książkę tak naprawdę jesteśmy skazani na własną wyobraźnię. Więc zakładam, że w niektórych elementach jest to szersza historia, w niektórych węższa. Proszę powiedzieć coś więcej o postaci, w którą pan się wcielił. No jest to, tak jak już mówiłem, no, pułkownik Kowalczyk. Jest to człowiek od brudnej roboty, człowiek, który ma załatwić wszystko, co szef powie, żyjący na pewno w jakimś swoim stresie w chwili, kiedy z tym szefem się spotyka oraz żyjący w jakiejś dużej, chorej satysfakcji w chwili, kiedy spotyka się z każdym człowiekiem, który jest hierarchicznie niżej od niego. Czyli charakter nieco czarny ma ta postać. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Tutaj nie mieliśmy nawet żadnych dylematów. Wiadomo, jest to historia reportażowa, wiadomo, jaką rolę tutaj spełniamy, wiadomo, kim jesteśmy, wiadomo, jakimi trybikami w tej całej machinie, więc tak naprawdę to jest kwestia, jak pokazać, w jakim wymiarze, do czego się zbliżamy. Natomiast nikt tutaj nie szukał, słuchaj, a może wiesz, może coś, może fajnie byłoby zrobić, żeby go było trochę żal czy coś. Absolutnie tego typu dylematów nie było. A organizacyjnie jak wyglądała praca na planie? Bo teraz wiadomo, pandemia, obostrzenia, czy nie była przerwana praca na planie ze względu na przykład, że nie wiem, ktoś miał kwarantannę? Jak to wyglądało? No, gdybym grał główną rolę i miał do czynienia z ekipą od początku do końca, pewnie bym udzielił jakichś obszerniejszych informacji. Ja miałem tutaj 7 dni zdjęciowych i no, bardzo sobie cenię producenta Leszka Bodzaka, który to potrafi naprawdę zorganizować. I te jego jakby filmy, które on organizuje, to są naprawdę mocne, duże rzeczy, które mają swoją jakość. I akurat w tym momencie, w którym ja pracowałem, wszystko było tak no, na szóstkę. Pięknie dziękuję za rozmowę i czekamy na premierę. Dzięki. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie.